Rozmowa dnia. Adrian Pietraszek, to jest Rozmowa Dnia Radia Sudety 24, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Wiesław Witkowski, zastępca burmistrza Strzegomia. Witam serdecznie. Witam pana, dzień dobry Państwu. Dzisiaj Dzień Dziecka, radosne święto w kalendarzu. Pamięta pan swój najlepszy prezent z okazji Dnia Dziecka? Oj, nie pamiętam, powiem szczerze, musiało być to już dawno temu, ale zawsze pamiętam wycieczki, które były ze szkoły organizowane, więc to chyba to był najciekawszy prezent, bo to był dzień wolny. Przejeżdżając przez miasto już widziałem, że takie wycieczki też po naszym mieście już spacerują. Myślę, że dobra informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby na przykład z rodzinami wybrać się na wyprawę rowerową. Ścieżek rowerowych przybywa w mieście. Ile tak naprawdę mamy kilometrów ścieżek w gminie? W tej chwili takich gotowych ścieżek, typowo wydzielonych, wybudowanych od podstaw, to mamy ponad 4 kilometry. Wydaje się, że to jest i dużo, i mało, ale trzeba pamiętać, że to też są pewne uwarunkowania po prostu lokalizacyjne. O jakich uwarunkowaniach pan burmistrz mówi? Generalnie pamiętajmy, że Strzegom, Stare Miasto, o zwartej zabudowie, nie wszędzie udaje się przy projektowaniu nowych dróg wydzielić pas taki, który spełniałby wymagania, które są ograniczone przepisami, czyli odpowiednia szerokość. Także można było ten pas rowerowy, pieszo-rowerowy czy rowerowy wydzielić z jezdni. Przykład to jest kilku ulic, gdzie no, musieliśmy wprowadzić ruch jednokierunkowy po to, żeby taką ścieżkę wybudować. Mam wrażenie, że apetyt jest na więcej. Pozwalam sobie tak powiedzieć między innymi po ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, gdzie została przeznaczona pomoc rzeczowa dla województwa dolnośląskiego na zadanie przebudowa drogi wojewódzkiej numer 382 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Czy to są jakieś przymiarki do cyklostrady? Nie, to akurat to zadanie to jest troszeczkę co innego, natomiast tu trzeba pamiętać, że trwa w tej chwili fajna budowa, ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nawet wczoraj jadąc z tamtego kierunku z panem burmistrzem rozmawialiśmy na ten temat, że jeszcze kilka lat temu nikt sobie nie wyobrażał, że powstanie ciąg pieszo-rowerowy między Wieśnicą a Strzegomiem. I ta budowa trwa, w tej chwili jest już firma na placu budowy, jest to kontynuacja zadania z poprzednich lat, no i w tym roku będziemy się cieszyć no, bardzo ciekawą ponad 1,5 kilometra ścieżką właśnie do Wieśnicy. Wicemarszałek Dolnego Śląska kilka dni temu na naszej antenie zapowiadał, że jednak gmina Strzegom i gmina Udanin jest poważnie brana pod uwagę w przebiegu traktu. Ja jednak tutaj dopatruję się jakiegoś związku. Tak, od lat prowadzona jest taka dyskusja, a właściwie wynika to z faktu, że coraz więcej szlaków kolejowych jest przejmowane przez Urząd Marszałkowski, ale są też takie, które nigdy według mnie nie zostaną otworzone dla ruchu pociągów. I tutaj myślimy cały czas o trasie Malczyce-Strzegom. Ta trasa jest praktycznie już wyłączona z eksploatacji, w wielu miejscach nie ma szyn i w naszej ocenie byłoby to doskonałe takie połączenie Strzegomia poprzez Jaroszów do Malczyc, a tam powstaje również właśnie taka cyklostrada związana z doliną rzeki Odry, więc no, mielibyśmy kilkadziesiąt kilometrów fantastycznych ścieżek rowerowych. Panie burmistrzu, niedawna wizyta członka zarządu województwa dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy, również informacja o ogłoszonym przetargu na projekt granitowej obwodnicy. Co to oznacza? W którym miejscu na osi czasu jesteśmy, jeżeli chodzi o tą inwestycję? No w tej chwili tak naprawdę jesteśmy no, krok za tym pierwszym projektem, bo ten pierwsze opracowanie to była taka koncepcja, gdzie wytyczono pewną trasę, tak żeby dokonać analizy i ekonomicznej, i analizy możliwości wybudowania granitowej obwodnicy. W tej chwili kolejny etap to jest na podstawie tej wstępnej dokumentacji przedprojektowej ogłoszony został przetarg przez gminę Strzegom, tak żeby w przeciągu 2 lat zaprojektować już konkretny przebieg z obiektami inżynierskimi właśnie granitowej obwodnicy. 2 lata na projekt, a tak na dobrą sprawę, kiedy urzeczywistniłaby się perspektywa tej obwodnicy, kiedy ona by powstała? No tu wszystko będzie zależało od możliwości finansowych województwa. Pamiętajmy, że to jest zadanie wojewódzkie, które zostało przekazane do realizacji gminie Strzegom. Przejęliśmy na siebie tutaj zadanie związane z ogłoszeniem przetargu i przeprowadzeniem całego postępowania projektowego, włącznie z decyzją środowiskową i uzgodnieniami, bo to jest no, taki warunek, więc finałem będzie pozwolenie na budowę, którą uzyska tutaj projektant za 2 lata. Natomiast no, wszystko będzie zależało, myślę, za 2 lata, jak bogate będzie tutaj województwo i konkretnie Urząd Marszałkowski, aby to zadanie zrealizować. Czyli jeszcze nie wiadomo, jaki będzie całkowity koszt.
koszt tej inwestycji? Na razie mamy koszty wyszacowane. Tak mogę powiedzieć, że na tą chwilę przy cenach dzisiaj obowiązujących to jest kwota w sumie około 200 milionów złotych, 180-190 w zależności od wariantu, ale trzeba pamiętać, że kwota blisko 30 milionów to są koszty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Na razie kwota 1,5 miliona na opracowanie dokumentacji projektowej oraz decyzji środowiskowej to są pieniądze pochodzące z gminy Strzegom. Z tego co wiem, obwodnica będzie przechodziła także przez część gminy Mściwojów i Dobromierz. Czy te gminy również w jakiś sposób partycypują w kosztach? Dokładnie to jest tak, że 1,5 miliona przekazuje gmina Strzegom, 1,5 miliona Urząd Marszałkowski, więc cała dokumentacja wyszacowana jest na kwotę około 3 milionów złotych. Natomiast około 90% tej obwodnicy będzie przebiegało przez gminę Strzegom. Więc no myśmy zdeklarowali tutaj i przejęliśmy na siebie właśnie te zadanie. Natomiast no i Udanin i Dobromierz niespecjalnie się deklarował z tego względu, że no jest to zadanie typowe wojewódzkie. Uznali, że nie mają takich środków, żeby pomóc tu województwu, bo trzeba pamiętać, że to jest pomoc udzielona nie gminie Strzegom, tylko województwu dolnośląskiemu. Panie burmistrzu, z tego co widzę, tutaj dzisiaj plany trafiły do studia. Jak tak naprawdę będzie wyglądał przebieg tej obwodnicy? Gdzie ta obwodnica tak naprawdę się zacznie, a gdzie będzie się kończyła? Wiemy dokładnie, że zacznie się w Siekierzycach, a skończy się na drodze wojewódzkiej w okolicach Stanowic. Natomiast, tak jak powiedziałem, dokumentacja, która została wcześniej opracowana, stanowi pewnego rodzaju studium korytarzowe po to, żeby dokonać analizy ekonomicznej, ale też możliwości przebiegu tej obwodnicy. Natomiast fizycznie jeszcze dokładnie nie wiemy, bo to będzie też wynikało zapewne z uwarunkowań środowiskowych. Pamiętajmy, że dokumentacja projektowa zakończy się po pierwsze prawomocnym pozwoleniem, ale trzeba pamiętać, że w międzyczasie będzie opracowany raport środowiskowy po to, żeby uzyskać decyzję środowiskową i tam znajdą się po pierwsze zapisy związane z ochroną środowiska wprost, ale również ochroną samych mieszkańców i tutaj możecie Państwo być pewni, że w odpowiednim czasie będziemy wszystkich informować, bo taki jest warunek konsultacji społecznych celem ustalenia tego przebiegu i wtedy będziemy zbierać też opinie mieszkańców, bo być może sami mieszkańcy podpowiedzą troszeczkę inny przebieg, dlatego mówimy o pewnym korytarzu, natomiast nie o konkretnym przebiegu. Obawiam się, że te konsultacje mogą jeszcze wydłużyć czas powstania tej drogi. No wiadomo, pewnie trasa przebiegu tej granitowej obwodnicy będzie miała wielu zwolenników, no ale też będą przeciwnicy. Generalnie pomysł jest taki, żeby unikać terenów zabudowanych, więc te szlaki, które zostały w tej chwili już wytyczone w kilku wariantach, one omijają dość mocno nasze wioski i tutaj myślę, że aż tak dużo problemów z samymi mieszkańcami nie będzie, bo głównie plan jest taki, żeby wykorzystać albo istniejące drogi powiatowe i drogę krajową numer 5, jak również głównie będziemy projektowali przez tereny rolne, więc wydaje się, że tutaj wielkich konfliktów nie powinno być, ale nie ukrywam, że też mogą one się pojawić. I panie burmistrzu, na koniec punkt szczepień powszechnych w Strzegomiu. Jak funkcjonuje? Bez większych kolizji? Punkt generalnie obsługiwany i prowadzony jest, można powiedzieć, wzorowo, natomiast no, wszystko jest uzależnione od liczby szczepionek, które są przekazywane. Mieliśmy już dni, kiedy niestety musieliśmy obdzwonić kilkaset osób po to, żeby ich przeprosić i zaproponować inny termin, bo po prostu tak jak w całym kraju szczepionki niestety nie dojechały, ale znowu pozytywna informacja jest taka, że na tą chwilę mamy naprawdę zwiększone ilości dawek. Ja do Państwa apeluję wręcz, bo powiem Państwu w ten sposób, że na tą chwilę na czerwiec, czyli na cały miesiąc i początek lipca, mamy w tej chwili samej szczepionki firmy Pfizer około 4200, z czego zapisanych osób mamy 737, czyli ponad 3400 mamy wolnych terminów do tego, żeby móc się w Strzegomiu zaszczepić i gorąco do Państwa apeluję, do wszystkich, mam nadzieję, że za chwileczkę też pojawi się informacja, bo to jest dzisiaj od rana już przekazywana przez media, że będziemy szczepić również młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia, więc mam nadzieję, że te puste terminy szybko się zapełnią i będziemy mogli wyszczepić naszych mieszkańców no, w liczbie naprawdę sporej, bo to jest ponad 4000 osób, które w ciągu tego jednego miesiąca będzie mogła u nas być zaszczepiona. A dziś na temat ścieżek rowerowych, perspektywie granitowej obwodnicy i kondycji funkcjonowaniu punktu szczepień powszechnych rozmawialiśmy z moim i Państwa gościem, którym był pan Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A pytał Adrian Pietraszek.